Jestem na parkingu, z którego idzie się do Bacówki pod Małą Rawką, na skiturach. Dzisiaj chcę wyjść na Małą Rawkę. Na Wielką Rawkę nie będę się pchał, bo przed chwileczką skiturowcy zjechali z góry, mówili, że nawet nie wiedziałem, że jest trójka lawinowa. Także tam w wyższych partiach są nawisy, nie będę ryzykował, zwłaszcza że ja pierwszy sezon na skiturach, gdzie mam wprawy, chcę popróbować w takim naturalnym puchu, jak to się jeździ. Mój debiut, bo zawsze tylko na stokach, na ubitym śniegu, a warunki są naprawdę na skitury w Bieszczadach, no wyśmienite. Jest minus 9 tutaj, na parkingu tutaj jest troszkę wyżej. No tutaj na dole na razie nie wieje, ale tam wyżej granicy lasu na pewno wieje. W Bieszczadach zawsze wieje. Minus 9, ja wiem, chyba z pół metra śniegu, jak nie lepiej. Miejscami nawiane pewnie z metr. No nic, migamy. Jak się tutaj nie zatrzymywać, tam fajnie w oddali widać Rawki. Niby nie jest jakaś super przejrzystość powietrza, no ale coś tam widać. Mimo tych chmurek i opadu śniegu, coś tam widać. Także nie rozbywało także widoczność na 50 metrów. Idzie na Caryńską, fajnie słoneczko się przedziera. Takie rozproszone światło fajne jest tam na granicy lasu i wyżej granicy lasu. Fajnie jest oświetlone. Tam już jest Bacówka pod Małą Rawką. Idę się zameldować, mam nadzieję, że będą miejsca noclegowe. I uderzam lasem na Małą Rawkę. Zaczęło się pierwsze, bardziej strome podejście. Tutaj w lesie jest ciepło, fajnie. Ale ciekawe, jak tam wyżej granicy lasu. Pewnie wieje, jak to zawsze w Bieszczadach. Ale dwa dni temu to dopiero były tutaj zamiecie i zawieje. Z tego co skiturowcy mówili. Tutaj jest tak strome podejście. Oczywiście kamerka nie odda tego nachylenia. Musiałem przypiąć narty do plecaka. Na buty założyć skiturowe, buty założyć raczki i spinamy się. Dlatego tak mi się narty skiturowe podobają. To nie jest tak jak na zjazdowych się zjeżdża w kółko na tym samym stoku. To jest nie tylko zjeżdżanie, ale też turystyka. No i podziwianie pięknych widoków i pięknej zimy. Naprawdę piękna zima się zrobiła. Idę w kasku, bo zobaczcie co na gałęziach. Zamarznięty śnieg spada. Nie ma wiatru, jakby był wiatr, to mógłby coś na głowę spaść. Albo gałąź, co gorsza. Jak tutaj szybko iść pod górkę, jak tak pięknie, że co chwilę już się zatrzymuję, bo wyciągam kamerę. Ja już dochodzę do górnej granicy lasu. Ale chyba nie ma nic widoków. Mgła. Jestem na Małej Rawce. Tutaj wyżej granicy lasu, jak zwykle w Bieszczadach. Piździ. Widzę, ktoś tam idzie. Ktoś tam jest na Wielkiej Rawce. No, zastanawiam się, czy się ubrać cieplę i iść, czy zjeżdżać, bo kurde, głodny jestem. Dzisiaj tylko zjadłem na śniadanie jedną kanapkę i po drodze jednego batona.
Nie wiem, kurde. Tutaj wyżej granicy lasu śnieg jest tak zmrożony, że w ogóle się nie zapadam do narta. Ale... Jadę zachowawczo, pierwszy raz jadę w takim puchu. Dobra, tu jest szlak. Nie chcę się oddalać od szlaku. Ten szlak. O, już zgubiłem szlak. I wsiadę w dół. Fajnie, ale jest jaki puch. Tutaj jest 20 stopni morza. Jaki puch. Wiem, że kamerka tego nie oddaje. Tutaj jest domo. I zajazda w takim puchu. Zobaczcie, jak taki puszek, kłębuszek. Wiraj! Jaki puszek! Ała! O kurde! Jakiś trafiłem, jakiś gorzej. O kurde! Pod śniegiem był. Nie widać. Na coś najechałem. To jest freeride. Kurde. Ale nogi bolą. Ale ty jesteś piękny, jak ryś.
Jak ryś jesteś. Piękny jesteś. Ja już wracam do domku, jestem w Ustrzykach Dolnych, zatrzymałem się na obiadek i na kawkę. Warunki w Bieszczadach naprawdę na skitury idealne. Od pół metra śniegu w górę, miejscami więcej zawiane. Wczoraj minus 8, dzisiaj minus 7. Wiecie co, naprawdę to jest całkiem inne narciarstwo niż takie jeżdżenie na stoku. Kto nie jeździł na skiturach, polecam naprawdę. Dla mnie to jest dużo ciekawsze narciarstwo niż takie klasyczne na stoku. To jest takie enduro na nartach. No nic, jak macie możliwość, to spróbujcie. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!